Witam serdecznie fanów ostatniego wcielenia na tej planecie. I zgodnie z obietnicą dzisiaj ruszymy troszeczkę tak z praktycznymi rzeczami, jeśli chodzi o obsługę tego pojazdu, w którym z jednej strony jesteśmy uwięzieni, który eksploatujemy, wypożyczyliśmy. I poruszymy temat oddychania. Jak temat jedzonka mamy już powiedzmy za sobą, taki z grubsza inspirujący blok. Podejrzewam, że po ostatnim odcinku tam było jeszcze troszeczkę sensacji. Sensację wzbudził test na Ormus, jaki był przeprowadzony, a on tylko potwierdza to, co ojciec Pio mówił, że od energii seksualnych jest bardzo blisko już do tych wibracji poziomów niebiańskich, że miłość fizyczna i ta niebiańska są ze sobą w pewien sposób splecione. Jest to też bardzo duże ułatwienie w wystrzeleniu duszy. Albo, tak jak mówię, o rozpaleniu duszy. Jeśli chodzi o tą dietkę, to już pewno wiecie, że jak jajecznicę robicie, to najpierw troszeczkę przyrumienicie cebulkę, później zetniecie białko i w ostatnim momencie dodacie na króciutko żółtko i to wymerdacie. I wtedy jest taka jajecznica, jak powinna być, zdrowa, bez wytrącania związków siarki. Podobnie jajko sadzone, białko mocno ścięte, a żółtko tak aby tylko trącone. Trzeba znać takie niuanse, aby nie obciążać organizmu. Zresztą kilka odcinków wstecz pokazało Wam, że takich pomysłów jest dosyć sporo. Cały czas się pytacie o te diety, co sądzę na temat tej diety. Moja droga jest taka, że na Ziemi jest wystarczająco dużo jedzenia, żeby nie używać mięsa. No wiadomo, gdybym był Eskimosem, to bym tego musiał dużo jeść, ale nie jestem Eskimosem, więc nie muszę mięsa spożywać, a każdy z Was ma swoją własną ścieżkę. Natomiast ja wyjątkowy sentyment mam do diety dr Dąbrowskiej, do diety Rudolfa Breussa, 42 dni, dominujący jest burak, antynowotworowe, silne kuracje, terapię Gersona. Ja takimi rzeczami bardziej się fascynuję, ale każdy z Was ma swoją własną ścieżkę. Będziemy pracować z oddechem i tak bardzo, bardzo powolutku będę Was wdrażać na tyle, na ile pozwala takie zdalne przedstawienie, albowiem to są techniki dosyć mocne energetycznie i powinno się ich nauczać w bezpośrednim kontakcie. Także tutaj będziemy tylko takie bardzo delikatne, podstawowe rzeczy pokazywać i omawiać. Jeśli ktokolwiek poczuje w trakcie zawroty głowy, dezorientację, kręcenie się w głowie, niech przerwie ćwiczenia, albowiem kręcenie w głowie to nie jest jeszcze oświecenie. Trzeba zadbać o siebie, spowolnić do 1/3 albo w ogóle zatrzymać ćwiczenie, bo nie każdy jest przyzwyczajony do prawidłowego oddychania. Postaram się to Wam przekazywać troszeczkę w formie zabawy. Z reguły, kiedy nauczam technik jogicznych, gwarantuję bardzo dobrą muzykę, natomiast tutaj nie chcę się kopać z koniem. Pamiętacie, jak Wiesiu przerabiał różnego rodzaju podkłady muzyczne z YouTube i nie ma co tracić czasu na różnego rodzaju blokowania. Jak zdecyduję się jakieś odcinki zrobić z podkładami muzycznymi, to wtedy wiemy, że ich w ogóle nie będzie na YouTubie, tylko będą na kopii na Brajetonie, gdzie jest kopia tego kanału, a Brajeton nie ma cenzury i tam możemy takie fajne rzeczy umieszczać. No dobrze, to co możemy zacząć? Oddech, tak? Pranayama. Wybitny hinduski mistyk Hazrat Inayat Khan pisze: mój nauczyciel powiedział mi kiedyś, ludzie mówią, że jest wiele różnych grzechów i cnót, ale ja myślę, że jest tylko jeden grzech. Gdy zapytałem, co jest owym grzechem, odpowiedział: pozwolić, by choć jeden oddech stał
pozostał nieświadomy. Czyli jest to bardzo istotna rzecz. Bardzo istotna rzecz, żeby być świadomym tego oddechu. Albowiem, kiedy człowiek jest świadomy oddychania, jest świadomy tego, że istnieje, że jest i że jest na pewno czymś więcej niż tylko ciałem. Pamiętajcie, nie macie duszy, jesteście duszą, macie ciało, nie odwrócimy tej kolejności i tą samą świadomość na pewno możemy szybciej osiągnąć za pomocą oddechu, a zarazem dystrybucję energii, która w różnych okresach życia jest różna i możemy to robić za pomocą oddechu. Pranayama. Co oznacza pranayama? Pranayama jest nauką dotyczącą oddechu, regulowania ruchów prany poprzez użycie technik oddechowych. Prana to jest siła życiowa, pran pierwsza jednostka, ayam powiększenie, a więc z pranayamą powiększamy tą pierwszą jednostkę, energię nasienia. Nieznaczna zmiana wibracji tego nasienia może przemienić nasz wszechświat. Czyli będziemy zarządzać energią. Tych energii jogini wykryli bardzo dużo, czyli jak ziewamy, jak kichamy, kiedy nam się beknie, kiedy puścimy bąka. To wszystko jogini sklasyfikowali, że są to bardzo subtelne rodzaje jednej i tej samej energii, tylko są skanalizowane i doszli do perfekcyjnej umiejętności panowania nad tym. Ponieważ będziemy mówić o ciele, o energii, czyli będziemy się cały czas poruszać w obrębie Matrixa, jak go tutaj ujarzmić, jak zdobyć prawko jazdy do kierowania tym pojazdem, no to ponieważ nie będzie muzyki, to jako odtrutkę będę cytaty z drugiego tomu puszczać, czyli jak Wam zaproponuję jakieś ćwiczenie, to sobie będziecie w domu przed ekranem robić, to w tym czasie będzie jakiś cytat jako odtrutka, żebyśmy całkowicie nie pochłonęli się w uwadze dotyczącej ciała. Dźwięk powietrza, które wpada do nozdrzy, możemy uznać za mantrę. On tutaj przechodzi przez tą konchę, tylna groć, i mało kto z Was pewno wie o tym, że są pewne reguły, jak to powietrze przepływa. Od urodzenia oddychacie, ale pewno nikt Wam nie zadał takiego pytania, która dziurka w tym momencie jest dominująca. Jest to bardzo istotne. Albowiem co kilkadziesiąt minut, różne źródła różnie podają, tam średnia krajowa to jest 45 minut, jest jedna strona dominująca, po 45 minutach jest przerzucenie i jest druga strona dominująca. Ida, Pingala i kanał centralny. Ta wiedza o tym, że co kilkadziesiąt minut dominuje jedna dziurka, ma bardzo duży wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie. Kiedy człowiek jest zdrowy, to następuje bardzo płynne, automatyczne przerzucanie. Natomiast kiedy człowiek jest chory, to potrafi mieć i tydzień zatkaną kichawkę i wtedy organizm niezbyt dobrze funkcjonuje. I musimy wtedy kombinować, co tu zrobić, żeby udrożnić przepływ, żeby stymulacja mózgu, stymulacja wydzielania hormonalnego przez oddech była właściwa. No bo ten dźwięk, który przez całe życie raz płynie intensywnie jedną, raz drugą dziurką, synchronizuje półkulę, oddziaływuje na poszczególne strefy. Możecie sobie zadać pytanie, która dziurka od nosa teraz u Was jest dominująca? Którą więcej wdychacie? I to samo pytanie sobie możecie zadać za 2, za 3, za 4 godziny. Jogini doskonale sobie zdawali sprawę, że prawy kanał jest rozgrzewający, lewy schładzający. Czyli kiedy na przykład siadamy do posiłku, potrzeba więcej energii, ognia,
to dobrze, żeby dominował prawy kanał. Kiedy chcemy odpocząć, zrelaksować się, to dobrze, żeby dominował lewy kanał. Możemy też na siłę wymusić przerzucenie, możemy użyć palcy, możemy siłą woli przerzucać, jak to już jest wprawne w oddychaniu, między dominującymi dziurkami. Jogini też posługiwali się pewnymi trikami. Jednym z takich trików jest taki kostur. Pewno widzieliście, nawet chyba Gandhi takiego używał. Kostur, na którym jogin się opierał i on taką bułę ma. I tą bułę można wsadzić pod pachę, jedną czy drugą, żeby udrożnić daną dziurkę. To akurat rejony są ze sobą powiązane, czyli jak jest przytkana jedna dziurka, możemy pięść wsuwać, piłkę tenisową tutaj możemy wsadzić, albo jak mamy taki właśnie kostur z bułą, oprzeć się i będzie udrożnienie. Kiedy oddychamy równomiernie dwiema, ma to miejsce w momencie przerzucania. Jest taki krótki moment, kilkuminutowy, że oddychamy równomiernie przez dwoma kanałami. W czasie uniesień mistycznych, w czasie orgazmu oddychamy dwiema dziurkami na full. A tak przez całe życie jest to takie systematyczne falowanie dominującej dziurki od nosa. Czyli już taki wstęp macie dotyczący świadomości, no bo mało kto jest świadomy tego, że takie coś się wydarza w trakcie oddychania. Świadomość oddechu jest, jak widzicie z tego cytatu, dla joginów bardzo istotna. Jakość powietrza, która wpada, też ma bardzo duże znaczenie. Samo powonienie też ma duże znaczenie. Jogini o tym wiedzą. Na przykład, kiedy byście wzięli olejek lawendowy, różany, troszkę też waniliowy i zaczęli go wąchać, to natychmiast wprowadzicie swój mózg w stan alfa. Akurat te zapachy, które podałem, mają takie umiejętności, lawenda wyjątkowe, czyli w takim stanie byście byli, który jest przez wielu bardzo pożądanym stanem. Fale alfa. Zauważcie, że jak pojawia się woń fiołkowa gdzieś w pomieszczeniu, czy na przestrzeni, którą Wielki Święty sygnalizuje swoją obecność, że jest to bardzo mądre, bo od razu osoby, które są, czują inną woń, skupiają się na tym zapachu i ich umysł, ich mózg inaczej funkcjonuje. Święty wręcz wymusza troszeczkę inną percepcję rzeczywistości, kiedy się pojawia. Kiedy poczujecie właśnie taki zapach róż, czy lawendy, fiołków. To jest bardzo, bardzo mądrze pomyślane. Nawet jak nie macie żadnego zapachu, ja bym zadał wam pytanie, jaki zapach aktualnie jest w waszym mieszkaniu i od razu zaczniecie wciągać, żeby poczuć ten zapach, to też wymusi inny rodzaj fal w waszym mózgu. Będziecie właśnie szybko zbliżać się do fal alfa. Taki bardzo prosty trik, żeby w głębszy stan medytacyjny zacząć wprowadzać osoby. To tyle, jeśli chodzi o taką ciekawostkę. Dobrze też jest przenosić swoją świadomość z tego nieustannego kociokwiku, który tutaj pod pokrywką jest, gonitwy myśli. Możecie swoją uwagę przenieść milimetr przed wlot od nosa. I to już spowoduje, że będziecie w lekkim stanie medytacyjnym i staracie się tak oddychać, aby nie przeoczyć żadnej cząsteczki, żadnego atomu powietrza. Jesteście świadomi każdej cząsteczki, którą wdychacie i każdą cząsteczkę, którą wydychacie. To jest pierwszy taki aspekt. Drugi to będą prędkości oddychania. Z tym też popracujemy, z sekwencjami, jak można oddech dzielić. Jako pierwsze ćwiczenie proponuję wam zrobić, jak
najwolniejsze oddychanie. Ja tutaj będę Wam jakieś cytaty fajne czytał z systemu miłości, a przez kilka chwil rozpocznijcie, siedząc wygodnie, najlepiej będąc wyprostowanymi, jak najwolniej oddychać, ale żeby to było w granicach komfortu, czyli żeby nie było to wymuszone i żeby Wam oczy na wierzch nie wyszły. Bardzo spokojnie i głęboko oddychajcie. Jeśli oddychamy w tempie jeden cykl na minutę, czyli gdzieś tak około 20 sekund wdech, 20 zatrzymanie, 20 wydychanie, następuje optymalizacja pracy między półkulami, spektakularne wyciszenie obaw, lęków i zmartwień, otwartość na odczuwanie swojej obecności i obecności ducha, rozwój intuicji. Cały mózg pracuje, zwłaszcza stary mózg i czoła półkul. Kiedy oddychamy 4 cykle na minutę, czyli 15 sekund, 15, 15, następują pozytywne przemiany w funkcjach mentalnych, intensywne odczuwanie świadomej przytomności, zwiększona klarowność widzenia, podwyższona wrażliwość ciała, przysadka i szyszynka zaczynają koordynować swoją pracę na podwyższonym poziomie, wytwarzając stan medytacyjny. Taki łatwiejszy tryb, 8 oddechów, 8 cykli na minutę, czyli 7,5 sekundy wdech, 7,5 sekundy wydech, uwolnienie od stresu i podwyższonej mentalnej przytomności. Pojawia się oddziaływanie na przyspółczulny układ nerwowy. Nasilają się procesy zdrowienia. Czyli już o połowę zmniejszenie do 8 cykli tempa oddychania robi takie bardzo fajne rzeczy. Normalnie mężczyźni oddychają 16-18 cykli na minutę, kobiety 18-20. To, że kobieta oddycha trochę szybciej, intensywniej, wynika z możliwości mózgu, albowiem to mózg zabiera bardzo dużo tlenu. Mężczyźni potrafią myśleć jednotorowo, czyli idziemy upolować zwierza, to jest nasz cel. Poszedłem, upolowałem, wróciłem, zwyciężyłem. I tak funkcjonuje mózg mężczyzny. Z reguły pracujemy tylko jedną półkulą, jedną połową mózgu. Kobiety są w stanie prowadzić 6 wątków i ma to swoje plusy i swoje minusy. Zaleta jest taka, że kobieta może wyprowadzić psa na spacer, zawieźć do szkoły, wrócić, w tym czasie robić obiad, robić pranie, umówić się z koleżanką i jeszcze poplotkować z sąsiadką. Prawda? Mózg pracuje obiema półkulami i w związku z tym pobiera troszeczkę więcej tlenu. Minus jest taki, że potrzebny jest koniecznie odpoczynek, a z tym to już różnie bywa. Także cały czas sobie bardzo spokojnie oddychajcie, jak najwolniej możecie, ale bez napinki. I to jest takie pierwsze ćwiczenie oddechowe. A ja coś tam poczytam w trakcie, zanim przejdziemy do następnych. Zamiast podkładu muzycznego będziemy sobie czytać. Co jest droższe? Być z Bogiem, czy bez sensu marnować życie na rzeczy drugorzędne? Twoim przeznaczeniem jest wieczna szczęśliwość. Gdy zaorzesz się tym życiem, zapomnisz o wyższej świadomości. Każdy przedmiot materialny świadczy o przemijalności, a każda radość wewnętrzna o nieskończoności. W duchu żadnych granic nie ma. Jedyną granicą jest miłość, a za tą granicą dopiero wszystko się zaczyna. Okej. Czyli już wiecie, że można spowolnić tempo oddychania i ta uważność powoduje, że nie tracimy energii. Ta energia zostaje w nas i może zostać użyta na przykład do procesów samozdrowienia. Możemy też pobawić się w naprzemienne oddychanie,
wymusić i na przykład robić wdech lewą, wydech prawą. Możemy do tego użyć tych dwóch palcy, możemy do tego użyć tych dwóch palcy. Chodzi o to, że niektórzy mają przykurcze, więc muszą sami zobaczyć, którą dziurką, którym palcem można te dziurki przyciskać. Jak są osoby już bardzo zaawansowane w oddechu, używają tylko samej siły woli do przerzucania dziurki, którą się oddycha. My na razie będziemy próbować jako początkujący dwóch palcy. Wdychamy bardzo spokojnie powietrze lewą dziurką, wydychamy prawą. I spróbujcie troszeczkę poćwiczyć. Bardzo spokojne wdechy lewą, wydechy prawą. Nie zmieniamy kolejności. Kiedy wdychamy lewą i wydychamy prawą stroną, pomaga nam to się wyciszyć i zintegrować niechciane negatywne emocje oraz stres. Samo w sobie jest to znakomite przed pójściem do łóżka. Wdech lewą, wydech prawą. Bardzo powolutku oddychamy. Możemy mieć oczy zamknięte, punkt skupienia między brwiami, czyli taki leciutki zez do środka i do góry przy zamkniętych powiekach. I delikatnie, używając palcy, przyciskamy raz lewy, raz prawy płatek nosa. Wdech lewą, wydech prawą. Głównym problemem na świecie jest stres. Nie będzie malał, będzie się jeszcze powiększał. Jeśli dzięki pranajamie można okiełzać szok, wtedy można wyeliminować cały stres i chorobę. Czyli z prostą pomocą różnych częstotliwości oddechu będziemy mogli wpływać na nasze zdrówko w sposób niefarmakologiczny, albowiem wszelkie związki będziemy uwalniali naturalnie z naszego ciała. Bardzo spokojniutko oddychajcie. Zobaczcie, co czujecie. Czy rzeczywiście wdech lewą i wydech prawą działa tak tonizująco, uspokajająco? Takie świadome oddychanie tworzy głębokie poczucie dobrostanu i harmonii na poziomie fizycznym, mentalnym i emocjonalnym. Wdech lewą, wydech prawą. I teraz chcielibyśmy troszeczkę inny uzyskać efekt, odwrotny. Wdech prawą, wydech lewą. Zmieniamy kierunek oddychania. Zmieniamy kolejność. Wdech prawą dziurką, wydech lewą. I to daje klarowność, pozytywny nastrój i pomaga nam skupiać się na tym, co ważne. Czyli jest to przeciwieństwo takiego odpłynięcia, usypiania, jak przedtem mieliśmy. Zaczynamy mieć bardziej klarowną świadomość. Wdech prawą, wydech lewą. No, bardzo istotnym jest, który oddech akcentujemy. Czy ten w fazie wdychania, czy w fazie wydychania. Która strona jest pierwsza, prawa czy lewa. To wszystko stymuluje nasz mózg i od razu idą sygnały do innego wydzielania hormonów. Bardzo spokojnie oddychamy. Wdech prawą, wydech lewą. Praca dla duszy jest stokroć ważniejsza i pożyteczniejsza niż wszelka inna praca intelektualna czy fizyczna. Dusza jest nieskończenie ważniejsza niż ciało, jak mówił ojciec Pio. Ciało podlega przemianie materii, wibruje. Dusza czegoś takiego nie doświadcza. W niebie nie ma przemiany materii, nie ma ani wdechu, ani wydechu. Ale żeby tam się dostać, musimy troszeczkę to ciało okiełznać na tyle, żeby nam służyło, a nie żeby odwracało naszą uwagę od najważniejszego celu, czyli ostatnie wcielenie na tym łez padole.
No dobrze. To mamy oddychanie naprzemienne. Wypróbowaliśmy je sobie. Może teraz coś takiego bardziej intensywnego. Chcielibyśmy zrobić oddech uzdrawiający, energetyzujący, podnoszący. To będziemy musieli się pobawić z oddechami sekwencyjnymi. Wdech podzielimy sobie na cztery równe części. Czyli będzie, powiedzmy, 1/4 sekundy, 1/4, 1/4, 1/4. Wydech musi być na długość równy wdechowi. Czyli to będzie 1 sekunda. I to będzie coś takiego. Cztery równe części wdech i jedna długa, równa tym czterem, w sumie tych czterech wydech. Zamknijcie oczy i spróbujcie sobie taką sekwencję zrobić. I od razu obserwujcie, co się dzieje z waszym ciałem, z waszym umysłem. Oczywiście, gdyby dla kogoś to było zbyt szokujące, zbyt intensywne, niech przerwie, niech sobie odsapnie, bo może być nieprzystosowany do wdychania tak dużych ilości tlenu. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, wydech. Potraktujcie to troszeczkę też jako zabawę, jako zapoznanie się z możliwościami ciała. Oddech uzdrawiający, energetyzujący, podnoszący, czyli kiedy jesteśmy osłabieni, zaczynamy usypiać, na przykład za kierownicą zaczynamy usypiać, a nie chcemy żadnej broni chemicznej typu Red Bull pić, to możemy sobie taki oddech zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I widzenie poboczne się zwiększa, czujność się zwiększa, klarowność się zwiększa i nie musimy się stymulować żadnymi specyfikami. W sposób naturalny możemy się rozbudzić. Taka jest moc częstotliwości. Prawda? Ten dźwięk powietrza w specyficznych interwałach będzie inaczej stymulować mózg niż przy zupełnie innej sekwencji. I spokojnie sobie oddychamy. Raz, dwa, trzy, cztery i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery i wydech. Między leczeniem ducha i ciała zachodzi taka różnica. Ciało w efekcie końcowym jest nieuleczalne i umiera, a leczony duch zyskuje nieśmiertelność, czyli życie wieczne. No więc my się na razie zajmujemy tą pierwszą częścią, żeby nam po prostu ciało zbyt szybko nie odeszło i żebyśmy mieli wystarczający bufor czasowy, żeby rozkminić, jak elegancko z tego świata zejść i tu już nie wracać. I właśnie to robimy. Dobrze. Teraz zmienimy częstotliwość. Zrobimy coś już ciut trudniejszego. 4 części wdech, 8 części wydech. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to już dla niektórych może być pewien wyczyn, ale potraktujcie to jako zabawę. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli 4 ćwiartki na przykład sekundy. To nam da jedną całość. A tutaj 1/8 sekundy, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Czyli wdech i wydech muszą być sumarycznie sobie równe. Czyli coś takiego. I spróbujcie. 4 części wdech, 8 części wydech. Jest to wyciszający, odblokowujący, puszczający oddech. Jeśli wam szef zaraz za skórę, wam Jasiu gra w pracy, jesteście nabuzowani, zróbcie sobie taką sekwencję. 4/8 i wszystko się rozejdzie po kościach. Spokój jest najważniejszy. I tym elementem ćwiczenia zakończymy to spotkanie. Zrobimy sobie kilka minut przerwy i nagramy następny odcinek. 4/8. Trenujcie. To jest taki odprężający, odpuszczający.
do następnego odcinka. Dzięki, na razie.